jakbyście już tak bardzo chcieli, to jest baraninka, to jest jagnięcinka i tak dejcie se poczekać potem do wiosny, jak zaś z łowcami będziemy na hale, jak zaś kawulocy zaczną doić, tak żebyśmy mieli świeży bunt i kany jaki syrek. Zagrajcie no muzykanci. Część właściwie tego roku pasterskiego, kiedy zaczyno mieszanie łowiec na wiosnę, kiedy łowce idą na hale, idą z tych gospodarstw, tak na jesień w odwrotną stronę, idą z hali na dół do gospodarstw, także to się nazywa rozsąd, bo te łowce są rozsadzane po tych chałupach. Ta tradycja tu na pewno była po stulecia, ale chyba w drugiej połowie bo już w XX wieku zanikła, no ale na szczęście się tu pojawił taki bacia Henia Kukuczka, który reanimował całe to pasterstwo w Beskidzie Śląskim. No i dzięki niemu właściwie teraz ten rozsąd też się odbywał. No a to tak 15 roków to Heniek robił. Niestety pochybiło go, bo on umrzył w zimie, ale doglądał na nas tam z wyrchu i dziwo się, czy to robimy dobrze. Rozsąd jest od tego, co by łowce rozsadzić, co by łowce, każdy się tym gazda obrał swoje łowce, po tym, co by się rozliczyć, co by każdy powiedział, czy dość syra mu te łowieczki dały, czy ten łowczorz to sprawiedliwie dzielił. No i po tym hołdamasz, to znaczy zabawa. Jest tu muzyka, idzie syra pojeść, można i coś im naleją, także to jest rozsąd.